Cześć, witajcie! Ja jestem Nonname, a to jest mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie filmik z serii Tak czy Nie, w którym przyjrzymy się nadchodzącej edycji kolekcjonerskiej z Call of Duty Modern Warfare. Tak jak widzicie, moi drodzy, jest mała zmiana. Widzicie mnie, na czym bardziej moją maskę i moje tło, czy moje gablotki, które znajdują się za mną. Mam nadzieję, że taki sposób przedstawienia tego wszystkiego Wam się spodoba, zobaczymy jak to będzie dalej wychodziło, troszeczkę staram się eksperymentować, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba i jeżeli już tu jesteście, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami i żeby zbędnie nie przedłużać, zaczynamy i pamiętajcie, skomentujcie mi, czy Wam się ta edycja podoba, czy nie i serdecznie zapraszam Was na moją stronę na Facebooku i bardziej na grupę na Facebooku, gdzie możemy ze sobą razem rozmawiać, stawiać ciekawe oferty, wymieniać się zdjęciami swojej kolekcji oraz na moją stronę internetową, która też jest dostępna cały czas dla Was z różnymi nowymi treściami. Chciałbym, żebyście tam wchodzili. Tak więc wszystkie linki do zakupu też edycji, do strony, do moich mediów znajdą się na dole w komentarzu. Tak więc pamiętajcie, łapka w górę i zaczynamy. Tak więc, moi drodzy, tak się prezentuje edycja Call of Duty Modern Warfare Dark Edition. I tutaj mam po lewej stronie, moi drodzy, ściągawkę, tak więc pozwólcie, że będę z tego monitora, na ten monitor się bardziej patrzył i czasami też spoglądał tutaj w kamerę. Tak więc premiera tej edycji, moi drodzy, jest zaplanowana 25 października 2019 roku. Jeżeli chodzi o wydanie, to będzie ono dostępne na wszystkie trzy platformy, czyli PC-ta, PS4, Xbox One. I co tutaj, moi drodzy, mamy w naszej edycji? Call of Duty Modern Warfare Dark Edition zawiera grę Call of Duty na daną platformę, jaką wybierzemy sobie podczas zakupu. Mamy tutaj noktowizor, podstawkę pod noktowizor i oczywiście steelbooka. Czy macie tutaj, moi drodzy, takie troszeczkę małe déjà vu, zależy kto jak mówi. Tak, moi drodzy, taka edycja kolekcjonerska już kiedyś była, też kiedy było wydawane Call of Duty Modern Warfare, ale tutaj skupimy się najpierw na tej, a potem Wam porównam z tą, co była kiedyś dostępna. I dodatkowo mamy tutaj jeszcze zawartość cyfrową w grze, jest to niestandardowy nóż, który tutaj widzicie i jakieś dodatkowe trzy pakiety, które będą wykorzystywane podczas grania. I z tego co mi wiadomo, noktowizor ma się w pełni sprawny, co umożliwi na widzenie na około 20 metrów ciemności. No nie wiem jak to będzie w praktyce wyglądało, tak, bo niestety ja tej edycji nie zakupię i nie będę w stanie tego sprawdzić, jak dla mnie to są za duże pieniądze i stwierdziłem, że nie będę się w to w ogóle pakował. I co tutaj, moi drodzy, jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o wykonanie i o materiał, nie mam pojęcia, z jakich oni zrobione, ale tutaj można dostrzec, że oczywiście mamy tutaj zastosowanie plastiku, różnorodnych szkiełek. Widzę tutaj też takie materiał, tak więc mi się wydaje, że to już jest troszkę wyższa półka niż to, co mogliśmy oglądać o wiele, wiele wcześniej, kiedyś. Szkoda, że producent poszedł już w to, co było. Fajnie byłoby, moi drodzy, otrzymać jakąś figurkę z Call of Duty, tak? Słuchajcie, zajebistą sprawą dla mnie jako kolekcjonera, dla mnie jako fana Call of Duty, który się wychował generalnie na tej grze, i mi się wydaje, że dla wszystkich Was byłoby zajebistą sprawą, gdy powstała figurka Kapitana Price'a. No słuchajcie, ta edycja byłaby bardziej wychwytywana i wszyscy chcieliby ją kupić, a nie no noktowizor, którego no generalnie mało kto będzie używał, tak? No nie wiem, no co, drogę do toalety będę sobie oświetlał w nocy, no nie wiem, mi to oczywiście nie odpowiada, nie lubię takich rzeczy, no może są osoby, które takie rzeczy lubią. Zaraz, moi drodzy, przejdziemy sobie do porównania tej edycji z tą edycją, która była kiedyś dostępna i mają jeszcze dodatkowe lepsze zdjęcia tego noktowizora. Ale żeby Wam przybliżyć zakres cen, to ta edycja kolekcjonerska została wyceniona od 850 zł wzwyż, w zależności od danego sklepu, który to sprzedaje, bo jak wiem, mamy sklepy normalne, przyjazne dla graczy. No i mamy niektóre sklepy, które po prostu od nas wyciągają jak najwięcej pieniędzy, żeby zarobić i tyle. Tak więc linki do zakupu tej edycji też znajdują się u mnie na dole, jak i do samej gry. Jeżeli chodzi o samą grę, to tak, edycja została wyceniona, tak tu widzę, na 850 zł, a moi drodzy, sama gra na 260-250, czyli wychodzi nam około 600 zł za noktowizor, za steelbooka i za te dodatki cyfrowe. Jeżeli chodzi o steelbooka, sztos jest zajebisty, bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo ciekawie się komponuje. Jak możecie zauważyć, na steelbooku jest właśnie widoczny też noktowizor. Ten, który właśnie tutaj mamy, nawet na steelbooku jest razy dwa. Też jest bardzo fajny, aczkolwiek szkoda, że na steelbooku też nie ma Kapitana Price'a i nie ma tutaj, słuchajcie, ani artbooka, ani naklejek, ani naszywek. Naprawdę ta edycja kolekcjonerska jest ultra biedna. Cena jest dlatego, no bo mamy tutaj noktowizor teoretycznie w pełni sprawny. Ale
Mi się to nie podoba, jak dla mnie jest to na nie, bo nie jestem fanem takich gadżetów i generalnie w tej cenie można było wrzucić figurkę, jeszcze artbooka, no i to byłoby coś, ale sam noktowizor, no niestety nie, tym bardziej, że to już było, a kiedy było? Bardzo dawno. Już wam to pokazuję. Tadam! Proszę moi drodzy, Call of Duty Modern Warfare 2 wydane dobre kilka lat temu, też mieliśmy noktowizor z podstawką, też mieliśmy steelbooka, mieliśmy kolekcjonerskie pudełko, mieliśmy grę, ale wtedy jeszcze było miejsce na artbooka, a tutaj niestety artbooka nie mamy. Wcześniej mieliśmy podstawkę w postaci właśnie takiej głowy, a teraz po prostu mamy jeden zwykły plastik. Jak możecie zauważyć, ten noktowizor stary z MW2 jest no dziadowsko wykonany, mamy jakąś tutaj gumę i jak jeden jakiś obiektyw, kilka pokręteł, a ten noktowizor już jest troszkę lepiej wykonany, tak więc oczywiście technologia poszła do przodu, ale naprawdę nie spodziewajmy się jakiś ultra widoku przez niego. Ja moi drodzy strzelam z broni, tak samo mam te, czasami widziałem przez właśnie celowniki termowizyjne, różne rzeczy i to na pewno to nie będzie taka jakość i no, przez noktowizor normalny, ten profesjonalny też patrzyłem. No szkoda, że nie kupię i wam nie porównam, ale niestety no nie będę pakował pieniędzy w coś, co generalnie dla mnie jest zbędne. Jakiś telefon już zadzwonił. Lecimy dalej. Tak moi drodzy prezentuje się ten noktowizor na żywo, jeśli chodzi o to zdjęcie. Jak widzicie, mamy Night Vision. Tak to wygląda. Mam fajną podstawkę, tam z logiem MW widzę. Mamy tutaj takie różne 4 obiektywy, może jakieś różne tryby będą, nie wiem, słuchajcie, nie znam się na tym w ogóle. Co tutaj mamy dalej? Tutaj mamy ten noktowizor na twarzy reportera, który właśnie miał możliwość testowania jego. Jak widzicie, jest on naprawdę bardzo duży, widzicie, są profesjonalne zapięcia na czoło, tutaj na głowę z każdej tutaj strony i tutaj. Bardzo ładnie to wygląda, jest naprawdę obszerny, jak patrzę, to on gdzieś go ma, no gdzieś tutaj, tak? Taką właśnie wygląda. No, możecie się przyjrzeć, że naprawdę mamy porządne materiały, bardzo gruby plastik. Fajne te paski, fajne materiałowe, sporo tutaj pokręt, no nie znam się na tym, ale wykonanie naprawdę bardzo ładne, jak widzicie, możemy przybliżać i oddalać, to jest chyba, żeby dopasować do naszych oczu, mamy tutaj wokół oczu taką gumową obwolutę, która jest fajna, dlatego, że nie będzie nas uwierała, no powiem wam szczerze, że wygląda to ciekawie. Ale sam osobiście tego nie zakupię. Powiedzcie mi moi drodzy, co wy sądzicie o tej edycji kolekcjonerskiej, czy się opłaca ją kupić, czy nie. Według mnie ja bym się w to nie pakował. Chyba, że ktoś z was zakupi, to dajcie mi znać w komentarzu. Z miłą chęcią wtedy bym chciał od was zdjęcia tej edycji kolekcjonerskiej, jeżeli ją dostaniecie, bo na premierę 25 października. A jeżeli ktoś z was mieszka tutaj w Warszawie lub okolice i mógłbym mi udostępnić edycję kolekcjonerską, jeśli ją zakupi do unboxingu, będę bardzo wdzięczny. Takie propozycje, moi drodzy, też przyjmuję i będę je wszystkie brał pod uwagę. Tak więc, jeżeli chcecie mi składać podobne propozycje z innymi edycjami kolekcjonerskimi, to zapraszam serdecznie na mojego Facebooka albo piszcie na maila. Jakoś się dogadamy. Tak więc, czekam na wasze komentarze. Mam nadzieję, że ten krótki materiał się wam spodobał. I słuchajcie, teraz kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, materiał z unboxingu figurki Gears of War będzie później, gdzieś w tygodniu, dlatego że ma weekend naprawdę zarąbany. Potem powstanie jeden materiał na temat mojego kanału, taki bardziej tylko i wyłącznie ja będę na tym filmiku. Chcę wytłumaczyć kilka rzeczy i wam przedstawić nowości. Będzie jeszcze jedna rzecz, będzie taki konkurs zorganizowany, ale to też się dowiecie w swoim czasie. To jest niedługo. Będzie kilka fajnych zmian, mam nadzieję, że wam się one spodobają. Jeszcze chciałbym nadmienić, że na moim Instagramie też często staram się prowadzić, no często, staram się prowadzić czasami jakąś relację, taka żebyście mogli troszeczkę rzeczy widzieć z mojego życia codziennego. Możemy też tam ze sobą pisać, stawiam też tam jakieś zdjęcia, jakieś filmiki, też fajnie, żebyście dołączyli do tego mojego grona, byśmy mogli je trochę powiększać. I serdeczna prośba, polecajcie kanał dalej, bo ostatnio naprawdę, słuchajcie, zauważyłem, że na Facebooku zasięgi są straszne, nieważne co wstawię, raz jest 100, raz jest 200, raz jest 1000 osób zobaczy. Nie wiem od czego to zależy, naprawdę nie mam pojęcia, a jest to bardzo, ale to bardzo smutne. Tak więc, przedstawiam wam edycję, dajcie mi znać jeszcze raz, czy ją kupujecie. Ja mówię nie, to jest moja opinia, może wy macie inną. Dajcie mi znać też, jaki filmik z serii Tak czy Nie przygotować, mam jeszcze kilka edycji kolekcjonerskich w zanadrzu. Te filmy z serii Tak czy Nie będą dodatkowymi materiałami, będę je wstawiał wtedy, kiedy no, nie będę miał czasu, żeby kręcić te główne, bo jak wiecie, ten materiał o wiele szybciej powstaje niż ten nagrywany kamerką, z oświetleniem i ze wszystkim. Tak więc, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!